przebudowa ulicy Pustej. Jest to jedno z zadań zakontraktowanych rok temu z funduszu Polski Ład. Łącznie ma być zrealizowany 5 km ulic i dróg dojazdowych do Lipska, czyli ulica Grodzieńska, Jermakowicza i właśnie Pusta. Firma jedna, która wygrała właśnie ten odcinek kilometrowy, już przystąpiła do pracy. Za chwilę wejdzie następna firma, będzie realizowała pozostałe ulice wymienione. W skład tej przebudowy będą wchodziły nowe nawierzchnie, nowe parkingi oraz chodniki, także odwodnienie. No i ciekawostką jest to, że wzdłuż ulicy Grodzieńskiej będzie zbudowana ścieżka rowerowa od rynku aż do drogi wojewódzkiej. Łączny koszt to jest około 10,5 miliona złotych. Prace powinny zakończyć się do końca listopada, czyli ten cały sezon niestety będą rozkopane, będą pewne utrudnienia w ruchu, za które przepraszamy mieszkańców, użytkowników dróg, ale efekt końcowy będzie imponujący, ponieważ będzie to bezpieczeństwo, będzie nowy wygląd, będzie nowa funkcjonalność tych ulic.